życzliwością towarzyszymy czcigodnemu bratu naszemu Stanisławowi kardynałowi Dziwiszowi, arcybiskupowi emerytowi krakowskiemu, który w uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, obchodzi srebrny jubileusz episkopatu. Na swoim dotychczasowym życiowym szlaku przez wiele lat, nawet przez kilka dziesięcioleci, byłeś niejako pociągany wzwyż sursum przez samą swą obecność w błogosławionym cieniu Piotra, in umbra Petri, świętego Jana Pawła II Wielkiego. Służysz nadal temu papieżowi, nieustannie pamiętając o nim i troszcząc się o jego świetlaną pamięć pośród nas, co niekiedy przychodzi ci pieczętować nie tylko wielką radością, ale i osobistym cierpieniem. To jest twoja droga wzwyż, twoje sursum, które urzeczywistniasz na co dzień mocą Ducha Świętego, otrzymanego przez nałożenie Piotrowych rąk w dniu twoich biskupich święceń 19 marca 1998 roku. Święty Jan Paweł II, któremu tak wiernie służyłeś, niech wyprasza u Chrystusa, dobrego pasterza, wszelkie łaski, jakie w sposób szczególny potrzebne ci będą i są i teraz, i błogosławi każdego dnia i każdej chwili twojego życia. Serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli, aby razem ze mną podziękować Bogu za świętego Jana Pawła II. Zgromadziliśmy się w miejscu uświęconym modlitwą i pracą Karola Wojtyły. Na tej ziemi dorastał do podjęcia służby Kościołowi i światu. Przypadło mi służyć u jego boku przez 39 lat. Za co dziękuję Bogu, Panu dziejów i ludzkich losów. Dziś wsparty waszą liczną obecnością, wielbię Boga za 25 lat biskupstwa. Wszystkim mówię dzisiaj z gorącego serca: Bóg zapłać za wszystko.